Kochani, bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę Was przywitać w przepięknym pałacu w Warszawie, w Wilanowie. Jest to letnia rezydencja króla Jana III. Otóż zabieram Was dzisiaj na śledztwo. Będziemy wspólnie szukać pałacowej wydry. Co Wy na to? Dorota Sidor, gdzie jest wydra? Czyli śledztwo w Wilanowie. W wielkim łożu, na górze poduszek, pod ogromną pierzyną śpi król. Jest ciemna noc. Pod baldachimem unosi się i opada królewski brzuch. Ten król to Jan III Sobieski. A obok królewskiego łóżka, w wygodnym wiklinowym koszyku, siedzi wydra. Prawdziwa i oswojona. I chociaż ma własną górę poduszek, własną wielką pierzynę, a nawet własny baldachim, to nie może spać, bo król strasznie, okropnie, nieustannie, dramatycznie, przeraźliwie, ogłuszająco chrapie. Naprawdę. Cierpliwość ma swoje granice. Zobacz, jak ogon wydry znika w drzwiach. Patrzcie, już jej nie ma. Kto to biegnie przez gabinet holenderski w kapciach i koszuli nocnej? Kto sunie po posadzce jak wyśmienity łyżwiarz? Kto to woła spod czarnego wąsa o pomoc? To król. Już wie, że wydry nie ma ani w koszyku, ani pod łóżkiem, ani w kominku. Marysieńku, serce moje! Zdyszany Jan III wpada do sypialni królowej. Wydra uciekła. Pomóż mi jej szukać. Oj, ten jachniczek, pomyślała królowa Marysieńka. Niedługo przyjadą goście, a on martwi się wydrą, która uciekła chyba setny raz. Ale co to? Z wielkich, czarnych oczu Jana III powolutku, po cichutku lecą łzy jak grochy. Król jest dziś chyba wrażliwszy niż zazwyczaj. Taka przykra niespodzianka, akurat w imieniny. Serce Marysieńki stopniało. Jachniczku, nie możemy jej teraz szukać. Kto dopilnuje przyjęcia na Twoją cześć? Ale dzieci nie mają chyba nic lepszego do roboty. Fanfaniku, mormorku, minionku, pupusieńko. Takie przezwiska nadali swoim dzieciom Marysieńka i Jan III. Fanfanik naprawdę miał na imię Jakub. Murmurek to Konstanty. Minionek Aleksander, a pupusieńka była Teresą. Czytelniku, mrugnij dwa razy. Czy już? Tak szybko dzieci pojawiły się w pokoju mamy. Cała czwórka wpadła do środka jednocześnie. Tak szerokie są drzwi w pałacu. Oto fanfanik, już prawie dorosły, to jest minionek, prawdziwy cherubin. Tu stoi pupusieńka, największa rozrabiaka. A to murmurek, najmłodszy z rodzeństwa. Król nawet w koszuli nocnej i kapciach jest prawdziwym dowódcą. I jak dowódca przemówił do dzieci, zdawało się, że są na polu bitwy. Niemal słychać było łopot flag i chrzęst zbroi. Szlachetni żołnierze. Nieszczęście straszliwe dotknęło dziś nas wszystkich. Otóż skarb mój umiłowany, promyk słońca, ozdoba pałacu, perła w koronie, chluba królestwa, najukochańsza towarzyszka. Dziś w nocy zniknęła. Moje serce krwawi, moja dusza płonie, moje zmysły. Mężu, mówisz o wydrze? Tak, serce moje,
Żołnierze, to znaczy dzieci, odnajdźcie ją jak najprędzej, inaczej nie zaznam spokoju. Fanfanik, od teraz jesteś dowódcą. Do boju! Dzieciom nie trzeba było tego dwa razy powtarzać, a że każde wielkie przedsięwzięcie musi mieć plan, udały się na naradę. Dzieci weszły na piętro pałacu. Rozsiadły się wygodnie na podłodze w pokoju Minionka i Murmurka i rozpoczęły obrady. No to co robimy, dowódco? Pierwsza głos zabrała Pupusieńka. Wy rozpoczniecie poszukiwania, a ja będę je nadzorował z oddali, oznajmił zadowolony z siebie Fanfanik. Tylko wystrzał z armaty mógłby być głośniejszy od śmiechu, którym wybuchło po tych słowach jego rodzeństwo. Fanfanik naburmuszył się. Przecież miał już 18 lat. Najstarszemu bratu należą się jakieś przywileje. Przez chwilę wyglądał jak bardzo obrażona żaba, którą przypadkiem ktoś ubrał w atłas i koronki. No dobrze, to gdzie będziemy szukać? Może w gospodarstwie? Tam jest dużo dobrego jedzenia, zaproponował wiecznie głodny królewicz. W pałacu, bo pełno tu zakamarków, w których mogła się przecież schować, stwierdzili Murmurek i Minionek. Ich ulubioną zabawą było szukanie nowych kryjówek, o których dorosłym nawet się nie śniło. W ogrodzie, bo na pewno nudziła się w domu i wyszła się pobawić na zewnątrz, ogłosiła Pupusieńka, która cały swój wolny czas spędzała na dworze. I co tu robić? Wszystkie pomysły są dobre. Rezydencja króla ogromna, a wydra malutka. Do tego uczta niedługo się zacznie, a przecież król nie może być smutny. Musimy się rozdzielić, zdecydowała Pupusieńka. Inaczej jej nie znajdziemy. Wydra może być wszędzie. Niech będzie. Wasz dowódca łaskawie na to zezwala. Ostatnie słowo musiało należeć do Fanfanika. Ruszamy! Jak powiedzieli, tak zrobili. Najpierw jednak wypakowali sobie kieszenie wetami. Bo prawdziwemu detektywowi nigdy nie powinno burczeć w brzuchu. Dawniej mówiono wety na słodycze. Wtedy były one jednak inne niż dziś, bo cukier był bardzo drogi. Dlatego używano go tylko do potraw podawanych na szczególne okazje. Na co dzień jako słodycze jadano suszone owoce, orzechy albo migdały. Z kim chcesz poszukać wydry? Z Murmurkiem i Minionkiem w pałacu, z Pupusieńką w ogrodzie, a może z Fanfanikiem w gospodarstwie? Ja wybieram śledztwo z Murmurkiem i Minionkiem w pałacu. Strona 14. Patrzymy. Jest. Minionek i Murmurek zaczęli śledztwo od apartamentów królowej. Znali je jak własną kieszeń. Dawniej spędzali tu całe dnie pod czułą opieką fraucymeru. Fraucymer to grupa młodych dam, nazywanych też dwórkami, towarzysząca i usługująca królowej. Teraz mieli już 8 i 5 lat, więc opiekę nad nimi przejął nauczyciel. Ale wciąż uwielbiali bawić się w pokojach mamy. Tym razem zastali tam niecodzienne zamieszanie. Wokół Marysieńki biegały dwórki, a każda robiła co innego. Jedna pomagała królowej założyć suknię i ściskała jej talię gorsetem, druga pudrowała jej nos łabędzim puszkiem, trzecia układała loki i wpinała w nie klejnoty, za które można by z powodzeniem kupić dwie wsie. Wcześniej, samego rana, wyszorowały braci w łaźni, wystroiły ich w odświętne ubrania i wycałowały. A teraz były tak zajęte,
że nie zwracały na nich uwagi. W takim rozgardiaszu wydra nie wytrzymałaby ani sekundy. Chodź do garderoby. Tam jest dużo skrzyń. Gdybym był wydrą, to bym się w takiej skrzyni schował. Zarządził minionek i dwaj chłopcy wkroczyli do sąsiedniego pokoju, by przeprowadzić śledztwo. Raz na jakiś czas któraś z dwórek wpadała do garderoby jak po ogień i szukała czegoś w skrzyniach, które potem szczelnie zamykała. Jeśli wydra tam weszła, mogła znaleźć się w pułapce bez wyjścia. Jak sądzisz, którą ze skrzyń chłopcy powinni przeszukać? Najpierw na przykład tę ogromną, a może tę, spod której wieka wystaje kawalątek futra? Ja myślę, że chyba tę, spod której wystaje kawalątek futra. Sprawdzamy. 70. strona. Tu jest niezłe śledztwo, słuchajcie. Jest. Kawałeczek futra wystający spod wieka był bardzo niepokojący. Jeśli wydra rzeczywiście tu jest, to przytrzaśnięcie ogona musiało być dla niej strasznie bolesne. Bardziej niż upadek minionka, gdy wdrapał się na pomnik taty, usiadł mu na głowie, a potem się z niego sturlał. I bardziej niż otarcia murmurka, gdy zaklinował się w sekretarzyku i połowa służby wyciągała go stamtąd za nogi. Chłopcy ostrożnie otworzyli skrzynię. Uff, to tylko futrzany kołnierz mamy. Oprócz niego w skrzyni było całe mnóstwo codziennych drobiazgów. Malowane puzdereczka, rzeźbione pojemniczki, migotliwe zwierciadełka i zdobione srebrne łyżki. I kilka bardzo zagadkowych przedmiotów. Chłopcy obejrzeli je z każdej strony, ale i tak nie mieli pojęcia, do czego służą. Może do wypędzania potworów spod łóżka? Na samym dnie skrzyni, wciśnięty w róg, leżał kluczyk, do którego ktoś przywiązał czerwoną wstążkę. Na uchwycie wyrzeźbiono wzór, który braciom wydał się znajomy. Czy taki sam wzór jest na ścianach w pokoju taty? Skojarzył murmurek. Podobny, stwierdził minionek. O! Chłopcu zaświtała jakaś odkrywcza myśl. Słyszałem kiedyś, jak tata mówił sekretarzowi, że coś jest w sekretnym pokoju. Może to klucz do niego. Może tak być, ale tak czy siak wydry tu nie ma. Weź klucz i szukamy dalej. Słuchajcie, murmurek i minionek szukają dalej, ale nie wiadomo, czy znajdzie wydrę pupusieńka, czy może fanfanik. A was, kochani, zapraszam już samodzielnie do lektury tej jakże ciekawej książki.